Cześć wszystkim, z tej strony Roszpunek. Zapraszam Was na szósty odcinek serii Cyberpunk 2077. No, natomiast ostatniej aktualizacji. No, dzisiejszy odcinek nagrywam już trzeci raz. Cztery razy gra skraszowała na tyle, że wszystko wróciło do systemu, nagrywanie się skończyło. Nie było też zapisanych danych, także no, wiele ta aktualizacja nie wniosła. Glitche, bugi, jakie były, takie są. No, jest to troszeczkę drażniące i denerwujące. No, mam nadzieję, że styczniowa aktualizacja, ta większa, typowa na next geny, wniesie więcej poprawek. A tak czy inaczej, zapraszam do wspólnego oglądania. Hej. No? Co się mówi? Że co? Mówi się dziękuję. Że niby za co? Za uratowanie twojego parszywego dupska. Nie no, chyba was pojebało. Masz przejebane, co? Przecież jeszcze żyję, a oni już nie. Ale wrócą. Militech ci tak łatwo nie odpuści, a oni wiedzą, jak zabijać ludzi. Jak wiesz, kogo trzymać za jaja, to nikt nie będzie ci podskakiwał. Zapamiętaj to. Przyda ci się. Co za typ, nie do wiary. Tracimy tylko czas.
Dalej, V. Wychodzimy. Militech. Te ich drony są wszędzie. Dalej, za bramę. Potem pogadamy. Czekać! Wrogiem! Nie strzelać! Otworzyć ogień! Mam z nimi do pogadania. Strzelałeś do moich ludzi. Oni strzelali pierwsi. W Militechu nikt nie będzie o to pytał. Gdybyś współpracował ze Stout, byłbym martwy. Może nieświadomie, ale uratowałeś mi dzisiaj życie. Teraz ja ratuję twoje, jesteśmy kwita. Przyznaję, że akurat ciebie się tu nie spodziewałem. Śledzono was, ale to już pewnie podejrzewasz. Ludzie Stout chodzili za wami, a za nimi chodzili moi ludzie. W końcu puściły jej nerwy. Myślała, że dogadałeś się z Maelstromem za jej plecami. Nacisnęła czerwony guzik, trochę za szybko. Typowe. Nie wiedziała, co robić, więc zaatakowała Olfus. No właśnie. A przy okazji postarałem się, żeby wybuchło jej to prosto w twarz. Interesy z Maelstromem rzadko kończą się dobrze, co? A co ze Stout? Zegar tykał, obstawiła złe opcje i skończył jej się czas. No, toś powiedzieć, że już się nie spotkacie. A ty? Czego tu szukasz? No, przecież wciąż nie wiadomo, kto był kretem. Miałem nadzieję, że dowiem się tego od tych gangusów. A propos, gdzie jest Royce? Mam z nim do pogadania. Cóż, do miłego. Ja pierdolę, Vi. Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. Dobrany z nas duet. Też tak myślę. Wiesz co? Nie żałuję, że zdecydowałem się zmienić swoje życie. Słodki smak sukcesu, mano. Daj znać Dexowi, że mamy Flatheada i opijemy to w Afterlife. Do zobaczenia, Vi. Pan Vi. Masz dla mnie wieści. Mam Flatheada. I jak? Były z tym kłopoty? I co z Militechem? Oczywiście, że były kłopoty. Royce miał w dupie to, że się dogadałeś z Brickiem. Jak go przekonałeś? Użyłeś tej korporacyjnej suki? Dogadaliśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Maelstromu. Ostrzegłem Royce'a i dogadaliśmy się. Masz jaja, panie Vi. Wszystko już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie biochipu. Szczegóły omówimy w Afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie Vi. Padły strzały! O nie! Nie!
planes para esta noche. Virgen Santísima. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Czekałem na ciebie. A co słychać u pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Pierwsza liga. Mhm. Pierwsza liga. I wiesz, co ci powiem? Zapracowaliśmy na to. To co, jedziemy? Chodźmy. Uwierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Błagam cię, Jackie. No co? Przecież to ja ci o tym mówiłem. Serio? Nie pamiętam. A wy to niby kto? Jestem V, a to Jackie Wells. I to ma mi coś mówić? Niebawem będzie. My do Dexa. Yo, Dex. Jest tu takich dwóch, mówię, że do ciebie. A? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie do mnie. Tak zrobimy, amigo. A na przepustkę nas... O, tak. Wszystko dało. Serce Night City. Słyszysz? To ma być. Jak tętno. Wyszedłem raz na miasto. Wyobrażasz sobie? No, teraz nasza kolej. A widzisz tamtą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? Ty wybieraj. Tequila Old Fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Ile lat ma Afterlife? Z 50? Więcej. Nie pamiętam dokładnie ile. To chyba najstarszy lokal w mieście. Z tych szanowanych, najstarszy. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Za piękną przyszłość. Przejdźmy do legendy. Kto jeszcze dostąpił tego zaszczytu? Sprawdź sobie w karcie. Jedna z pozycji jest pusta. Trzymacie ją dla Morgana, prawda? To fakt. Morgan wciąż nie może się zdecydować, czy umarł, czy nie. Nikt nie wie, co się z nim stało. Myślisz, że żyje po tylu latach? Czemu nie? Spójrz na Rogue. Ludzie z tamtej epoki są ulepieni z innej gliny. Wysokie wpisowe. Wszyscy umrzemy, ale nie każdy zostanie zapamiętany. W każdym razie ja jestem Jackie Wells. I przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze. Miłość. Zapamiętam. Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Dexa. Po prostu robimy interesy. Skąd o tym wiesz? Czeka.
To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Z plotek na twój temat. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie 2 lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Powodzenia. Dzięki. Tędy. Duży jesteś. Trenujesz? Nie. Ja też. Boks. A ty co? Jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Nie. Myślisz, że dałbyś mi radę? Tutaj. Co za gość. Tak, Excelsior. Gotówka, jak zwykle. Ja muszę kończyć. Jest i pan Will. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyj. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Ta. Nabiliśmy punkty u tego u góry. Fajna loża. Dziękoszczelna? Jackie. Pan Welsh ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza Konpeki Plaza na nieobrobionym braindance'ie. T-Bag już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Yorinobu Arasaka. Ta, facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej? To Parker. Sam nie wiem. Jest w niej coś dziwnego. Z jednej strony ma dojścia do Yorinobu Arasaki. Z drugiej całkiem dobrze ją znają w Lizis. Też mnie to zaskoczyło. Wszyscy potrafimy tu dodać 2 do 2. A skoro wynik tego równania to 5, to znak, że coś nam umyka. Ale właśnie od tego macie fiksera. Jeśli nie wiadomo, spróbuje nas kopnąć w dupę. Moja jest duża i twarda. Coś jeszcze? Po prostu chciała mnie poznać, to wszystko. Po prostu chciała cię poznać. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Delamain zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bag hakujecie systemy hotelu. Z pomocą T-Bag oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi. I najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć T-Bag na słuchawce. A teraz pytania. Jak wejdziemy do penthouse'u? Yorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem?
Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, Tibak to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie Netrunnera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś. Delamain nas zawozi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuję tylko z najlepszymi. A Delamain nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamain przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Notel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś. Pomówmy o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki Hajime Takim. Jeszcze coś? Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Ze świeżakami nie negocjuję. Odpalam im 30% do podziału. To za mało. Każdy ma w tej akcji swoją rolę i swoje ryzyko. Tak wyceniam wasz wkład. Nie za nisko. To my załatwiliśmy Flatheada, to my wyciągnęliśmy Intel z Braindance'u. I to my włazimy do hotelu pełnego Arasaków, żeby zajebać biochip z pokoju syna szefa. Tak. Ale to ja wam daję Netrunnera, sprzęt oraz kuloodporny plan. Naprawdę chcecie się targować? Jackie ma rację. Zasługujemy na więcej niż 30%. Dobrze. 35 to jest moje ostatnie słowo. W takim razie moje też. Dawno nikt się ze mną nie targował. To nawet zabawne. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Buck. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho. Nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Delamain czeka przed Afelai. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie faktem. No, teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na Kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Muszę coś jeszcze załatwić przed akcją. Jasne. To spotkamy się przy Delamainie. Tylko nie zapomnij się przebrać.
serio byś na tych zadergałeś? Wiem, jaki mają sprzęt, kiedy nie wiem, ilu ich tam kurwa jest w tym bunkrze. No? Będzie dobrze. Szam zawsze przynosi nam szczęście. Co nie, Szam? No, uważaj, by ci odpowiem. Skup się lepiej na robocie. Nic. Przed akcją poślemy tam drogę, żeby się nie okazało, że się pchamy jak śliwka w kółko. Co? Mocny ma ten prawy sierp. No co tam? Ale za wolno wraca do kart. Mardo w takiej szybkiej serii tu daje młot. Jak wyjdzie, to zapytamy. Wiesz co? Jak wyjeżdżałem, to był... Tam coś podać? No gdzie, kurwa? A teraz... Czuję się, że kasa leży na mnie. To ma być. Jest pokaz siły. Świeci. Równie dobrze stary Arasaka mógłby wjechać do gabinetu Majerzna, go wymakując kurs. Przypomnij mi Litechowi, że Japonii ma całą flotę podpisana. I że Pacyfik nie jest gdzieś tak rozległy jak 20 lat temu. Saburo Arasaka nie chce nowej wojny z Litechem. Tym gorzej dla nas. Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Duży ruch w interesie? Jak widzisz, nie narzekam. Zawsze znajdzie się jakieś wyschnięte gardło do napojenia. Jak ci się podoba praca w Afterlife? Nie narzekam. Bójki zdarzają się rzadko, a jak już się zdarzają, to kończą się błyskawicznie. Knajpa morderców, co? Ty to powiedziałeś. Napiłbym się czegoś. Ciężki dzień. Jak każdy. Na co masz ochotę? Thank you.
wiadomości lokalnych. Policja zaleca szczególną ostrożność podczas korzystania z datatermów. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że wiele stacji było zawirusowanych. Eksperci policyjni uczulają, że złośliwe oprogramowanie może doprowadzić do poważnych awarii w szczepu. Za każdego psa w gospodarstwie domowym wzrośnie aż do 1000 eurodolarów miesięcznie, a kara za posiadanie nieudokumentowanego zwierzęcia może wynieść 40 tysięcy eurodolarów. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości regionalnych. Dziękuję za uwagę. Okej, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Hej, trzymajcie się, cześć.